Czerwiec przyniósł nam kolejny wzrost inflacji. Ceny towarów i usług skoczyły o 15,6%. W czerwcu nie wszystkie produkty drożały. Odnotowano spadek cen warzyw, owoców i mięsa. Podrożały natomiast produkty mleczne i tłuszcze. Wpływ na ceny żywności miały rosnące koszty pracy, drogie nawozy i wysokie ceny na rynkach globalnych. W czerwcu nadal drożały paliwa. Średnio nośniki energii podrożały w stosunku do maja o 3%. Według ekonomistów dane dotyczące czerwcowej inflacji stanowią argument za podwyżką stóp procentowych. Szczyt inflacji może wystąpić latem, ale jej spadek do końca roku będzie bardzo powolny.